Wspomniał Pan o tej licealnej miłości, dla której był Pan w stanie zrobić wiele, ale wydaje mi się, że wśród tych kobiet Pana życia jest też mama. Kiedyś była taka sytuacja, kiedy pracowałem jeszcze w innej redakcji i do Pana dzwoniłem, że musieliśmy przerwać, bo mama już tam na drugiej linii była gotowa z telefonem. Często zdarzają się takie telefony? To wtedy było inaczej, teraz jest inaczej. Moja mama jest takim duchem artystycznym w naszej rodzinie i myślę, że jeżeli mam coś w sobie, co jest jakoś artystyczne, no to jest po matce chyba. Chociaż mój ojciec też ma dobry dzień, niezłe poczucie humoru. Moi przyjaciele z branży, zresztą moich rodziców znają, więc wiedzą o różnych pomysłach, a że mają teraz po 70 lat, no to wczoraj moja mama miała urodziny, to rozmawiałem z nią, to cały czas mam wrażenie, że rozmawiam z 30-parolatką, także... Te relacje można nazwać przyjacielską, czy to ze względu na... To jest trochę inne pokolenie. Ja myślę, że to jest po prostu teraz, kiedy jesteśmy dojrzali, to ta relacja jakby nabiera rumieńców i ona się dopełnia. Natomiast wcześniej było różnie, no bo moi rodzice przecież nie znają świata filmu, teatru i tak dalej. Nie wiedzieli, co ja tak naprawdę robię i co mnie do tego pcha. No ja jestem 25 lat w tym zawodzie. I pan wie więcej po tych 25 latach i rodzice już rozumieją więcej. A no tak, tak. Ale to, są takie momenty, które pan ich zaprasza i oni chętnie wpadają na premierę sztuki albo mama dzwoni, a ta rodzinka to taka super, czy już nie przeżywają? Jest. Najbardziej oczywiście przeżywają doniesienia różnych tabloidowych gazet, ale to już się też przyzwyczailiśmy. Tak, jeżeli coś jest fajnego, to rzeczywiście rodzice się do mnie odzywają. No ja sam jestem teraz rodzicem, także ta relacja się troszeczkę zmienia. Ja mam dzieci swoje, więc ja też poświęcam tutaj więcej czasu i też moi rodzice w związku z tym do mnie się też inaczej ustawiają. To jest naturalne. Natomiast... Między panem a dzieciakami jest przyjaźń? Jest tutaj łatwiej niż budować? No, tak. No ja myślę, że się przyjaźnię z moją córką, z moim synem, który jest jeszcze mały, ale myślę, że też będziemy przyjaciółmi. Tak. To jest już taka relacja budowana przeze mnie i przez Wiolkę, myślę, z pełną świadomością.